Zresztą wspólnie z Patrykiem uznaliśmy, że jest to najlepsza limuzyna wszechczasów i wszechświata. Naprawdę. To jest coś niesamowitego. Znaleźliśmy egzemplarz, który przez 20 lat stał w krzakach. Miał otwartą szybę od strony kierowcy. Te krzaki wlazły nawet do środka. Tam na okęciu gdzieś tam stał. I słuchajcie, ktoś go znalazł, ktoś go z tych krzaków wygrzebał, podłączył do niego akumulator, odpalił i ten samochód chodzi do dzisiaj jak igiełka. Specjalnie nikt go nie odnawia, on jest omszały, on jest śmierdzący w środku, trochę z gnilizną jedzie, bo na niego padał deszcz, śnieg i te krzaki mu właziły tam do środka, ale to auto od strony mechanicznej jest takie, że z ręką na sercu stawialiśmy 2 złotówkę na garbie, odpalaliśmy motor i ona się nie przewracała. Prawdę mówiąc, nie jestem w stanie w tej chwili wymyślić samochodu z Japonii, który do dzisiaj tak dobrze by się trzymał. LS400, czy pierwszej generacji, czy późniejsze LS-y, to jest dowód na to, że Lexus nie jest po prostu bardziej luksusową Toyotą. One naprawdę przez lata udowadniały to, że Japończycy też potrafią robić segment premium i to jest chyba najlepszy samochód premium, jaki z wysp do nas dotarł.